Niższe tabele przedstawiają liczbę gałęzi dębu oraz brzozy od roku 1950. No i mamy te dwie tabele. Tutaj po lewej mamy tabelę dla dębu. No i mamy tak, że w chwili początkowej ma 34 gałęzie, po trzech latach ma 46 gałęzi i tak dalej. No a brzoza w chwili 0 na początku ma 8 gałęzi, po 10 latach ma 33 gałęzie, i tak dalej. Tutaj wszystko spowiedziane. No i teraz naszym zadaniem jest. Ustal, czy dane opisane w tabelach najlepiej przedstawia funkcja liniowa czy funkcja wykładnicza. No i tutaj trzeba zaznaczyć, co jest naszym zdaniem lepszym modelem. Oczywiście mogą być również inne modele niż tylko liniowe i wykładnicze, ale tutaj mamy się skupić i rozstrzygnąć, który z tych dwóch jest lepszy. No to popatrzmy najpierw na dąb. Tutaj widzimy, że te kolejne wiersze reprezentują czas co 3 lata. Tutaj za każdym razem mamy przyrost o 3 lata. Widać, cały czas jest taki sam przyrost. 3 lata za każdym razem. Więc teraz, gdyby to był model liniowy, to by oznaczało, że dla stałego przyrostu w czasie będzie stały przyrost liczby tych gałęzi. Czyli co 3 lata będzie mniej więcej tyle samo przyrastać. No to zobaczmy, jakie są różnice. O ile przyrasta tutaj liczba gałęzi co 3 lata. Wykorzystajmy te dane, które mamy w tabeli. Więc tutaj od 34 do 46, no widzimy, że jest przyrost o 12 gałęzi. Tutaj od 46 do 59, no to jest 13 gałęzi. Tutaj widzimy, że jest 11. No, a tutaj znowu mamy 12. Więc widzimy, że ten przyrost nie jest stały, ale jest, no tak można powiedzieć, prawie stały. Tutaj te przyrosty się niewiele różnią od 12. Średnio, gdybyśmy tutaj. Obliczyli średnio, to byśmy zaczęli, że średnio to jest 12. Tutaj za pierwszym razem i za ostatnim to jest dokładnie 12. Tutaj jest troszkę więcej, tu jest troszkę mniej, ale widać, że to jest cały czas bardzo niewiele się różni od 12. Czyli jeżeli byśmy mogli powiedzieć, który z modeli najlepiej przedstawia, przybliża ten przyrost, no to byśmy powiedzieli, że właśnie przyrost liniowy, bo on jest bardzo dobrym przybliżeniem tutaj. Możemy nawet pokusić się o napisanie wzoru na liczbę gałęzi dla tego modelu jest liczba gałęzi g od t, no to tak, musimy wziąć ten, tę liczbę początkową 34 i do tego dodać, no jak mamy liniowe w czasie, no to jakaś stała razy czas, ale musimy uwzględnić, że ten przyrost 12 to jest przez 3 lata, więc jeżeli tutaj wstawimy czas w latach, no to w ciągu jednego roku ten przyrost jest o 4, bo musimy 12 podzielić przez 3 lata, czyli plus 4 razy t gdzie t jest w latach. No i rzeczywiście jak wstawimy t równe 0, no to będziemy mieli 34 widać. To sprawdźmy na przykład dla tej ostatniej linijki ile będzie g od 12. Czy to nam odtworzy ten wynik. No to będzie 34 dodać. No i tutaj mamy 12 razy 4 to będzie 48. 34 plus 48 to jest rzeczywiście 82. No, oczywiście tutaj nawet dokładnie się to odtwarza. Gdybyśmy tutaj wzięli jakieś inne linijki, to moglibyśmy mieć różnicę o jeden, w jedną lub w drugą stronę. Ale widzę, że w dobrym przybliżeniu jest to model liniowy. Jest to wzrost liniowy. Czyli tutaj dla dębu zaznaczymy, że to jest model liniowy. A teraz popatrzmy, jak to jest dla brzozy. Tutaj mamy przyrost. Widzimy. O 10 cały czas, plus 10, po 10, co 10 lat mamy te kolejne linijki w tabeli. No i teraz popatrzmy, o ile przyrastają tutaj liczby, liczby gałęzi, czyli tak, od 8 do 36 to jest przyrost o, o ile? O 25. Dobrze. No tutaj od 33 do 128 to jest przyrost no, ile to jest 128 133 to będzie 95 plus 95. No, to już widać, że to nie będzie przyrost liniowy, bo ten przyrost jest wiele razy większy od tego. Tutaj, gdybyśmy dalej liczyli, to tutaj przyrost jest o prawie 400 w tym miejscu, a tutaj o prawie 1500. Czyli widać, że te przyrosty są bardzo różne i zależą tutaj od, od, od tych wierszy. Tutaj były jak gdyby w dobrym przybliżeniu niezależne. Cały czas przestało tyle samo, mniej więcej. a Tutaj przyrost przyrasta. Za każdym razem znacznie, wielokrotnie więcej, czyli to na pewno nie jest liniowy. No to sprawdźmy teraz, czy on jest być może wykładniczy. No i w tym celu to musimy sprawdzić, czy te kolejne liczby wzrastają o stały czynnik lub mniej więcej stały czynnik. No to popatrzmy. Tutaj mamy od 8 do 33, to jest wzrost ile razy. No gdyby było 32, to by było dokładnie 4 razy, czyli to jest troszkę więcej niż 4 razy, niż razy 4. Od 33 do 128, no tutaj jest znowu troszkę mniej niż 4, bo gdyby tutaj było 32, no to 32 razy 4 to jest 128. Tutaj 128 do 512 to jest dokładnie razy 4. No i tutaj 512 razy 4 to by było 2048, no to tu jest o 1 więcej, no to to jest mniej więcej 4 razy tyle. Czyli widzimy, że tutaj w dobrym przybliżeniu te liczby rosną o stały czynnik. Czyli każda następna powstaje z poprzedniej przez pomnożenie o mniej, liczbę mniej więcej 4. Czyli to jest właśnie to, co cechuje wzrost wykładniczy. Tutaj możemy również spróbować napisać wzór tej funkcji. No to byśmy napisali tak, że liczba gałęzi od czasu to będzie wartość początkowa, czyli 8, razy, jak, razy ten wspólny iloraz, czyli w tym wypadku 4, ale nie do potęgi t, bo to jest co 10 lat, czyli t. Trzeba jeszcze podzielić przez 10 lat. Bo to jest cztero, czterokrotny wzrost, to jest dopiero jak T wzrośnie o 10 lat. Czyli tutaj trzeba w wykładniku to T podzielić przez 10. No i znowu możemy tutaj obliczyć, na przykład G od 0, no to widać, że to będzie 8. A jak weźmiemy na przykład G od, nie wiem, na przykład, od, na przykład 30, to jeszcze będę w stanie w pamięci pewnie obliczyć. To będzie 8 razy 4 do potęgi T jest 30 przez 10, to będzie do 3. No to to jest 8 razy 4 do 3. To jest 4 razy 4, 16. Razy 4 to jest 64. 8 razy 64 to rzeczywiście jest 512. Czyli to rzeczywiście się zgadza z tym. Czyli widzimy, że w tym drugim przypadku również niezupełnie dokładnie, ale w dobrym przybliżeniu znaleźliśmy model, ale tym razem jest to model wykładniczy. Czyli dla brzozy zaznaczymy model wykładniczy.